Witamy wszystkich pierwszoklasistów, drugoklasistów, trzecioklasistów po przerwie wakacyjnej. Jest słoneczny dzień i lecimy z koksem, bo ostatni nasz odcinek nagraliśmy, ale nie było dźwięku. Więc jesteśmy zdenerwowani, chcemy iść do domu i ogólnie chcemy to szybko skończyć. Pierwszy temat, Święta Wojna. Kuba. Święta Wojna. Graliśmy mecz z jedynką pierwszaczki, jeszcze nie wiecie, o co chodzi dokładnie. Wygraliśmy 3-2, trzy bramki strzelił Piekarczyk. Drugoklasiści, możecie go teraz zobaczyć. Ile strzeliłeś goli? 3. Było ci fajnie? Super. Jak wszyscy mogli zauważyć, nasza biblioteka została rozebrana na części, ponieważ w przeciwieństwie do sali informatycznej będą tam komputery z najnowszym Windowsem. To był ten żart. No ale w bibliotece tak. Będzie Windows 7 albo 8 dopiero, a w informatycznym jest 95. Możemy zobaczyć kiermasz książek, gdzie możemy kupić. Albo sprzedać. Zużywane podręczniki. Ale to nie jest teraz istotne, ponieważ najbardziej dla pierwszaków istotne jest to, że obok na stoliku z książkami możemy spotkać stoisko, gdzie możemy kupić gazetkę Famę, gdzie możemy znaleźć takie rzeczy jak mapę szkoły, felietony byłych pierwszoklasistów, jak przetrwać pierwszy rok w Sobieskim. Gazetka kosztuje 2 zł, więc zapraszamy do kupna. Drodzy pierwszoklasiści, my też kiedyś byliśmy w pierwszej klasie, też robiliśmy błędy tak jak wy, dlatego chcielibyśmy przekazać wam trochę wiedzy na temat jak funkcjonować w społeczeństwie, żeby wszyscy byli zadowoleni. I zaczniemy od ruchu prawostronnego w naszej szkole. Nasza szkoła nie znajduje się w Londynie, jesteśmy w Polsce i idziemy prawą stroną, poruszamy się zwinnie, poruszamy się szybko. Dobra, robimy miejsce na schodach, żeby wszyscy mogli przechodzić. Teraz Kuba. No, ja też dołączę się tutaj, ponieważ wiemy, że pierwsza klasa to masa nowych ludzi, nowe znajomości, w ogóle piękne kobiety i wszystko fajnie, super, fantastycznie. A nie zrobiliśmy tych włosów moich. Dobra, trudno, masz swoje. W każdym razie chodzi nam o to, że jeśli macie zajęcia przy salach, nie stójcie przy tych salach jak Azjaci przed zabytkiem z aparatami, tylko zróbcie takie miejsce, żeby był lewy pas ruchu, prawy pas ruchu, żebyśmy mogli swobodnie przejść. Pamiętajcie, prawą stroną się poruszamy. Tak, buziaczki, piątki na przywitanie, pożegnanie, zbijajcie sobie gdzie indziej, nie na schodach, nie w przejściu. I najlepiej było, jakbyście wszystkie sale sobie zobaczyli na mapie właśnie. Możecie w Famie, możecie sobie gdzieś ściągnąć, żeby nie pałętać się po szkole, szukając sali, tylko wiedzieć, gdzie chcecie trafić i iść tam prostą drogą. Jest zorganizowana impreza szkolna, która miała być 19 września, ale przenieśliśmy ją na 3 października. Nic jeszcze o niej nie wiadomo. Plakat jest zrobiony, bilety będą, ale na imprezę i na wiadomości musicie jeszcze poczekać. Zaproszeni są wszyscy, jest to kontynuacja zeszłorocznej odsieczy wiedeńskiej, która odbyła się w Enzo. Drugoklasiści i trzecioklasiści mogą wam coś opowiedzieć, ci co pamiętają. No i w zasadzie tyle, czekajcie na informacje o imprezie. Kuba słyszał dotarły do niego jakieś wiadomości co do studniówki tegorocznej. Tak, trzecioklasiści pewnie już wszyscy wiecie, ale kto nie wie, to z tego co ja słyszałem, z tego co ja wiem, studniówka ma być w tym takim pięknym, wielkim, oszklonym budynku przy starym przystanku Most Grunwaldzki, niestety teraz nazywa się Centrum Kongresowe, bo ten budynek też jest Centrum Kongresowe. I właśnie w Centrum Kongresowym będziemy mieć studniówkę. A, no właśnie w tym tygodniu już, po pierwszym tygodniu szkoły, skończył wam się okres ochrony, i możecie być pytani, możecie mieć kartkówki i niestety już przypał. W piątek? W ten piątek? W ten piątek, 12 września. Pierwszaczki macie ślubowanie na Wawelu, później sobie idziecie przez miasto, Azjaci robią zdjęcia i macie ślubowanie na małym rynku. Tak, pan dyrektor da szablę i w ogóle będzie super. A trzecioklasiści mamy maturę rozszerzoną z matematyki. Też piątek, rano jakoś. Nie mamy wolnego. A i jeszcze wam powiemy, że w Auchan jest gra Farmer, bardzo fajna. Idealna do szkoły, naprawdę. Świetnie się w nią gra. Wszystkie pierwszaki, jeśli nie wiecie, gdzie zjeść pizzę, gdzie sobie wypić napój, który jest darmowy prawie, że, bo kosztuje bardzo znikome pieniądze, zapraszamy do pizzodajni na Kremerowskiej, tam, tak, znacie tę ulicę? Absurdu. Tam miała być przeprowadzona akcja antysmogowa, ale niestety ten sztab, który wysunął tą propozycję, niestety nie wygrał, dlatego akcji antysmogowej nie ma. Profesor Lupa. Ale jest Wi-Fi. Nie, Wi-Fi też nie ma. A, Wi-Fi też nie ma. Papier jest? Jest papier?
Dawno nie byłem jeszcze w Ubiku. Byłem, ale tylko przy pisuarze. Ej, są zamki w toaletach. Można się zamknąć, jak się robi kupę. No to jest atut. To jest przepis! 1410! A, i jeszcze pierwszaki, zapraszamy was do oglądania naszych poprzednich odcinków. Zwłaszcza trzeciego, gdzie możecie się dowiedzieć coś o nauczycielach. Na przykład o profesorze Mogalskim. No więc pierwszaki, drugoklasiści, trzecioklasiści, przetrwajcie ten rok szkolny. I co jeszcze? Kuba znalazł Mikołaja. I Mikołaja zacięcie. W ogóle nie można przejść przez korytarz. Dlaczego wy nie możecie się poruszać normalnie, jak każdy w naszym kochanym cebulowym kraju? Dlaczego nie możecie chodzić prawą stroną, a chodzicie lewą, albo środkiem, albo całym? Widać. Jak banda debili, tak widać cię. Dobra. Na schodach też poruszajcie się szybko, nie rozmawiajcie, nie dotykajcie się na schodach, możecie podotykać się gdzie indziej. Pod ławką na przykład.